Jesteśmy w Lalikach, gdzie pod czujnym okiem braci Golec rozkwitają młode talenty. Fundacja braci Golec to owoc spełnionego marzenia, które zostało zrealizowane w 2003 roku. O czym przed 13 laty marzyli bracia Golec? Żeby stworzyć szansę poznawania tego, co nasze, tego, co piękne, tego, co jest wartością bezcenną, ponadczasową i eksportową, absolutnie eksportową. Ale generalnie Fundacja Braci Golec skupia się na muzykowaniu i to chcieliśmy 13 lat temu zaszczepić, prawda, w tych młodych ludziach. Myślę, że to się po tych 13 latach udało, bo dzisiaj widzimy, jaka jest frekwencja chociażby na tych warsztatach tu w Lalikach. Widzimy, ile dzieciaków się cieszy z tego, ile dzieciakom daje radość grania muzyki, prawda, góralskiej, zarażają innych, krótko mówiąc, kulturą góralską i myślę, że to był główny powód 13 lat temu, żeby to głównie powołać. Przez cały rok dzieciaki, głównie z naszego regionu, uczęszczają do Fundacji Braci Golec. Tutaj jest przykład, że mogą dzieci teraz, prawda, w okresie wakacyjnym przyjechać z różnych części Polski. Nawet tutaj przyjechała też załoga z Lwowa, spod Lwowa dokładnie, którzy też właśnie pasjonują się muzyką karpacką, muzyką góralską. Też są dzieciaki tutaj z Pomorza, są z Głogowa, prawda, także oni mogą w tym momencie poznać i dotknąć bezpośrednio, jak to tutaj wygląda. W tym roku letnie warsztaty artystyczne odbywają się po raz czwarty. 4 lata temu właśnie wpadł taki pomysł, żeby początkiem wakacji, w sumie zawsze w pierwszym tygodniu wakacji, spotykać się tutaj w Lalikach i ze wszystkimi dziećmi wspólnie grać, bo na co dzień fundacja działa w różnych gminach i te dzieci widzą się tak naprawdę rzadko między sobą. Tutaj właśnie mają okazję, żeby wspólnie pracę z całego roku podsumować, nauczyć się czegoś nowego, wspólnie spędzić czas i pograć. W jaki sposób można zostać podopiecznym Fundacji Braci Golec? Każdego roku we wrześniu organizujemy przesłuchania. W zależności od tego, ile mamy wolnych miejsc, no tyle przyjmujemy osób do ogniska. Zazwyczaj to jest no, kilka miejsc w roku w danym ognisku. Czyli no, trzeba przyjść, zaśpiewać zazwyczaj piosenkę. Sprawdzamy tak ogólnie słuch muzyczny, poczucie rytmu. Nic strasznego, także zapraszamy zawsze wszystkich. Dla WG Media Ewa Jeremicz.